Siemka, tu Paweł. Tu bym pokazuje wam, zaprezentuję firmę Simprojekt. To jest firma, co robi urządzenia, sterowniki. No nie tylko tam sterowniki urządzenia, różne rzeczy do do gier komputerowych, do symulatorów. Z tej strony ja zamawiam wszystkie sterowniki do tych rzeczy co ja wykonuję to znaczy do tych kopitów do tych button boxów z y, tych kontrolerów no nie wiem jak to jeszcze nazwać skrzynki z przyciskami i tak dalej do gier takich jak Eurotruck, American Truck, y, Formel 1 tu mogę zaraz, zaraz pokażę dokładnie jakie gry to obsługuje y, to wszystko właśnie tu macie te strony Link do tej strony, do tej firmy podam pod filmikiem. Praktycznie pod każdym moim filmikiem jest link do tej strony. Prosiłbym, filmikiem jest link do tej strony. Prosiłbym, jak już ktoś coś zamawia, to przez ten link, co jest pod tym moim filmikiem, zamawiać. Także prosiłbym o to. Nic się, nic się nikomu nie stanie, a... a... A mi się to przydało. Tu macie te wszystkie, zaprezentuję wszystkie strony. Także tak to wygląda. Przetłumaczyłem sobie to już na polski, bo to wystarczy tak i, i przetłumaczyć, no to chyba każdy wie. Zamawia się normalnie tak w każdych stronach. Musicie się tu zalogować. Chyba nam zalogować się trzeba. No. I zamawiacie po kolei, nie. Paczki do dwóch tygodni maksimum dochodzi to w każde miejsce Europy, nie wiem tam potem dalej Ameryki i stra... to nie wiem jak to długo idzie. Ale Europa, Polska, Niemcy, Francja, no w... bez problemu maksimum do dwóch tygodni. Maksimum nie zdarzyło mi się dłużej, żeby to szło. 5 dni zależy kiedy się to zamówi, bo jak się zamówi w piątek, no to już nie, wy... nie wyślę tego. W piątek musi to wysłać następny tydzień, ale w ciągu paru dni to dochodzi. Nie miałem jeszcze żadnych problemów awarii z tymi rzeczami tu wszystkimi. Nie zdarzyło mi się. I dla dużo ludzi już zrobiłem różne tam rzeczy. Tak jak widzicie po tych moich filmikach widać było. E, widać coś zrobiłem i nie zdarzyło się mi, żeby ktoś skarżył się, że coś nawaliło, zepsuło się. No raczej mi się nie zdarzyło, no, żaden do mnie jeszcze nie pisał. Ja już na tym gram. Pracuję, składam to już od półtora roku na tych rzeczach i u mnie mam rzeczy też co już są rok czasu mają i chodzi to bez problemu. Także no nie zdarzyło mi się, żeby, bo, żeby tu coś nawaliło, właśnie tam w komentarzach ktoś ostatnio napisał, a czy to awaryjne jest. Nie zdarzyło mi się, żeby tu coś było zepsute. Także no... Współpracuję półtora roku, tak jak przed chwilą powiedziałem z tą firmą, raczej znaczy współpracuję, kupuję, współpracuję, e e-maile piszemy do siebie, chociaż po angielsku nie umiem, a zawsze tam kogoś znajdę, kto mi przetłumaczy. Na początku ta firma nie miała tyle tu rzeczy, na przykład o to tu jest dodane niedawno, także co chwila coś właściciele ta firma dodaje tu, tak samo w obsłudze tego całego. Żeby to wszystko działo, te sterowniki, trzeba od nich doładować, ściągnąć program, SIMDASH. Także... Co dalej? No trzeba ten program ściągnąć, pliki do, pliki do obrabiania, tu macie coś takiego. To jest właśnie SIMDASH najnowsza wersja, to były początkowe wersje przykładowo to jest co chwilę aktualizowane i dodawane rzeczy z różnych gier, bo tu też jest y, pokazane jakie gry to obsługuje. No przykładowo w y, Eurotraku kiedyś, tam kiedyś, półtora roku temu y, ten program nie obsługiwał na przykład kierunkowskazy. Że jak włączyłeś kierunkowskaz, zaradna dioda się nie świeciła. Teraz to wszystko już obsługuje, nawet jak się światła włączy. Przykręci się światła, zapali się światła, wyskakuje, dioda się świeci. Co chwilę jest to aktualizowane, nawet sam y właściciel tej firmy pisał do mnie, co, bym, co byśmy chcieli, żeby ten program obsługiwał, pokazywał w Eurotraku, jakieś rzeczy. No ja jeszcze muszę do niego znowu napisać, co tam mógł jeszcze pomyśleć, na czym. No ale taki przykład. To jest ten program, ściągacie, instalujecie bardzo prosto. Tu pokazuje, jak macie już coś kupione, na przykład tamte płytki, to pokazuje na zielono, która płytka jest podłączona i która będzie działać. Jak nie macie tych płytek, to na czerwono wyskakuje, także no to chyba no to, wam nie będę tłumaczył. To jest taki malutki program, jakbyście kupili tylko joystick controller 32-324, to nie musicie całego tego simtasza ściągać, tylko możecie to ściągnąć, nie? No to jest też tam. Czekaj, popisz. No tu też jest aplikacja do Spidey, do ustawiania, no to musicie sami poczytać, tego tam nawet nie mam pościąganego, bo mi to jest niepotrzebne, ja się tu wzoruję na, na tym programie i na tym dolnym Także no, co Wam mówić yy, Tu macie dalej, SYM Monitor, tego nie mam, tu jest galeria Do tych właśnie wszystkich yy, SYM Monitorów, taką galerię, to wszystko, wszystko nawet działa, to możecie sobie pobrać jak tam o tu macie coś takiego, tu jest forum Jak widzicie tu wszyscy dawają co tam zakupili właśnie rzeczy u nich dają nawet tu moje dwa filmiki są pierwszy filmik ja wysłałem to gościu w ciągu paru, paru minut go, go dała się na ten forum to wam zaraz pokażę o to jest ostatni mój zakup właśnie zakup co mam tu widzicie na, na kamerze Te rzeczy mam w domu i to wam mniej więcej pokażę jak wyglądają i do czego służą. No i tych co nie mam, to wam tylko pokażę tu na... To są moje filmiki tu dwa. Ten to był pierwszy, jak ten filmik żebym mu wysłał, to w ciągu paru minut go tu dał na forum, mówi zajebiste, to jest potem następny filmik już już i tak dalej, i tak dalej, nie? Dobra, to jest... A tu jakaś jeszcze inna strona, to tam do... do... Logowania, to nas nie obchodzi. Obsługiwane gry. Tu macie obsługiwane wszystkie gry. sobie wejdziecie i patrzycie na gry, żeby po tym nie było, że mi to na tej grze nie chodzi. Te gry są wszystkie obsługiwane przez ten program. I nie tylko, bo to co wiem, Farming Simulator 2017 też jest obsługiwany tylko przez te joystick kontrolery zegarów, zegary wyświetlacze to nie działa w tej grze bo ta gra jest jako tako to co słyszałem jest jeszcze nie jest tak zrobiona żeby te zegary działały pokazywały prędkość i tak dalej ale wszystkie przyciski przełączniki działają w tej grze farming 2017 działają wszystkie przyciski przełączniki w 2015 tak jak się nie mylę w tym farmingu 2015 tak samo chyba działałem te wszystkie przełączniki Yy, także no nie ma problemu, tu musicie sobie zobaczyć yy, gry i tak dalej, yy, tu jest znowu takie, takie, taką stronkę, jakie to tam obsługuje, z tym, tym sim Simdash, aktualizowane programy, no, no co wam, tu, co wam tu, więcej mówić, nie, konfiguracja DLC, to są właśnie to, potem Wam zademonstruję, yy, pliki do pobrania, yy, co jeszcze, yy, tu... Chciałbym Wam pokazać tylko gdzie to jest. Mm -hmm, zaraz znajdziemy. No tu macie sobie takie różne właśnie strony. O, to jest ostatni mój zakup, ale to przejdę później do tego. Jedziemy na dół, drugą stronę. Gdzieś to widziałem, nie wiem, coś Wam tu zaraz pokażę jeszcze. Hmm, tu. Aha, tu jest taka strona. Tu macie napisy gier. Widzicie? I tu w danej grze, co to jest po angielsku, no to musicie sobie przetłumaczyć. Pokazuje, co w danej grze obsługują te rzeczy. Także widzicie. OK, to znaczy, że pokazuje na przykład kto, jaki bieg się ma włączony. Yy, czy prędkość pokazuje w danej grze. Tu macie tą stronę, co pokazuje wszystko w jakich grach co obsługuje. Nie? To tak tylko krótko do informacji. No i co dalej? Dobra, to tak, pokazujemy pierwszą progałgę. Ta płytka służy do podłączenia ośmiu zegarów takich jak tu na dole jest pokazane tu widzicie obrotomierz prędkościomierz takie zegary do 8 takich zegarów znaczy to znaczy do 8 jeden obroty drugi prędkość i 6 zegarów takich jak e, e, temperatura wody ciśnienie oleju 6 takich zegarów to Płytka obsłuży. Tu macie wybór y, z, zasilacza. Jest amerykańska wtyczką, amerykańską wtyczką europejską. Żebyście nie zapomnieli, europejska wtyczka. Znaczy brytyjska, europejska wtyczka EU musi być, bo inaczej, chyba że macie y, wtyczki, tak w Ameryce są w ścianach, no to, te, no to możecie takie coś zamówić. Tu się zamawia właśnie wzmacniacz, zasilacz, zasilacz, zasilanie zasilacz, 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 zasilacz. Tu jest kabel. Y, coś takiego zasilacz to jest taka rzecz tu pokażę coś takiego z taką końcówką także taka końcówka coś takiego dobrze zasilacz idzie na bok tu jest wszystko macie nawet wypisane co to obsługuje także bez problemów co wam tu dalej, co wam tu dalej, no co wam tu mam powiedzieć. Ten adapter służy do wyzerowania tej wskazówki. Na przykład tu jak się kręcicie tym, tym to jest takie na śrubokręt, taką śrubką, podłączacie to między pinami, jest tam to jest wszystko tu namalowane jak się podłącza, tu jest taka śrubka i w tym momencie zerujecie, bo niekiedy ta wskazówka jest troszeczkę na lewo albo na prawo bardzo, nie jest wyzerowana. Mi nie, nie potrzebowałem tego do tych zegarów. Do zegaru właśnie tego obrotomierz i prędkość. Nie potrzebowałem tego, ale potrzebowałem to do zegarów wskaźnika paliwa. Bo mi nie pokazywało dokładnie zero. Normalnie, normalnie bym to zamówił do każdego zegara i, i wtedy możecie ładnie to ustawić perfekcyjnie. Co jeszcze chciałem szybko... Do tej płytki są zegary, zalecane od nich ze strony Ale nie musicie też kupować Idzie kupić w internecie, znaleźć jakieś inne, podobne Ale na tych zegarach, co jest od nich tu na stronie, ich tu jest dość parę To wszystko śmiga super, bez problemu Także to tylko mówię do informacji To jest moduł przekaźnika dla ProGauge To jest taki moduł, co służy Do, za... do uruchomienia tej płytki wtedy w kiedy się załączy ten simdash, ten program od nich, co wykrywa daną grę później i tak dalej, te wszystkie ustawienia tych zegarów, to służy właśnie do ten moduł do uruchomienia wtedy, kiedy się ukrój do, do ten proga. Bo normalnie byście tego nie mieli, a macie to podłączone non stop pod komputer i pod prąd, to się będą te zegary non stop świecić. Mi się teraz na przykład nie świecą. Jakbym tego nie miał, to by mi się to już zegary świeciły, bo nie chodzi mi o to przycisk, zegary by mi się świeciły. Nie chodzi mi o to. A z tym one nie świecą się, nie są załączone nic. Dopiero wtedy, kiedy uruchamiam tu, na dole mam ikonkę tego z tym Simdash, tym program, to mi się wszystko zapala, nie? Załącza, zapala. No i tu macie wszystko przedstawione, no to Wam potem pokażę, jak już sam Simdash uruchomię. W... 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 W, czym... w czym to, jak to chodzi. To jest y... to jest taka mała płytka do obsługi jednego zegara. Tylko do jednego widzicie obroty. Ona kosztuje mniej. Ale obsługuje też tylko jeden, tu jest wybór y... zasilacza, także do obsługi jednego to właśnie omówiłem. To też omówiłem. To jest ProRace dwójka. To na początku miałem zakupione. No tak jak widać, zobaczycie sobie, zobaczcie sobie nawet to dla dwójka bohuna zrobiłem. Tu też musicie kabel sobie wybrać. To już nie ma żadnego zasilacza. To idzie przez kabel tylko USB. Tu widzicie takie coś. Tu się kabel podłącza. Tu są wszystkie piny. Także no. To jest coś takiego, konfiguracja cała też jest tam, możecie przyciski podłączyć, które będą przełączać, tu jest cała konfiguracja, no, no co Wam tu tłumaczyć, nie, tu macie 16 programowanych przycisków lub przełączników, w tym, widzicie tak sami tu, Albo en enkodery obrotowe, nie? to są przełączniki. To wszystko możecie tu takie enkoder, e, e, rotator, enkoder, obrotowy przełącznik. To nie jest potencjometr, to jest przełącznik obrotowy. So, w lewo idzie jeden, jako jeden na przykład e, przełącznik, a w prawo jako drugi przełącznik. Tu takie macie różne rzeczy, e, co można do tego po, po podłączać. E, Projekty z obudową, tu macie taką całą już obudowę zrobioną. E, tu macie programowalne, te naddiody, diody możecie sobie zaprogramować. Co chcecie sobie to pokazać? Na przykład te zielone kierunki mogą pokazać. Lewy w lewy, prawy w prawy, tu długie, zależy tam potem w jakiej grze to obsługuje, bo w różnych grze to inaczej, albo ABS że się świeci, albo ręczny. Górne diody pokazują obroty. Każdą diodę ustawia się osobno dla danego obrotu. Także to tylko mówię, dla danego obrotu każdą diodę się ustawia osobno. To trzeba się tam troszeczkę pobawić w tym programie. Dwa, dwa przyciski. Dwa przyciski, czy cztery przyciski ustawiacie Z tyłu się te przyciski montuje. Bardzo, bardzo szybko się to montuje, bo tu jest plus... Tak by plus minus było, nie? Do jednego przycisku, dwa piny i to jest wszystko, nie? Także no co wam tu więcej powiedzieć? Tu pokazuje biegi. Możecie w to... Te wszystkie digitalne wyświetlacze możecie sobie podpisać po co chcecie, tu pokazuję tylko jeden bieg, to tak American Truck, Euro Truck nie pokaże Wam już ponad 10, 10 już nie pokaże, 10 bieg, 11 bieg nie pokaże Wam to, ale możecie go tu zapisać, tu obroty możecie wpisać sobie, prędkość, wszystko, no rzeczy jest tu, sami zobaczycie sobie jak możecie to ogarnąć, zobaczyć sobie po tym co, co to obsługuje, nie? No, tu jest obudowa do tego, także no taka obudowa bardzo ładna, no też kosztuje troszeczkę więcej. No ale no, to, jest, to jest niedawno dodane. To jest taka płytka z diodami. Te diody są różnokolorowe. Je ustawia się też pod różne prędkości. Tak widzicie, możecie sobie kolory wybrać, jakie tam chcecie, tysiące kolorów. Tak, tu jest zademonstrowane. Można tak to wszystko ustawić. Żeby tak świeciła, tak świeciły, no także też jest możliwości do tej płytki nie, miał, nie mam i nie testowałem ale, ale to co widać jest bardzo fajnie no tu macie co tu jest tu jest takie no ProRace 2, to jest jeszcze nie ProRace, to jest ten starszy to się montuje to chyba taki ukwyt do Logiteka nie do Tourmastera. do kierownicy jakieś takie nie wiem tego nie mam to nie mogę wam za bardzo powiedzieć tu jest do Logiteka G25 takie właśnie Coś takiego. Nie wiem, tego nie miałem, to Wam nie mogę powiedzieć o co to chodzi. Tu jest takie coś, tego też nie miałem, ale no to co widać to jest podobne do ProRace dwójki. To jest właśnie ta cała budowa. Tu jest ten ProRace, to była chyba ta starsza wersja, tego nie miałem. To jest taka starsza wersja. Tu jest do... Jakieś nie wiem, tego też nie miałem. A to było właśnie to, to służyło do podpinania właśnie do do, do do przycisku bo tu w tym też są przyciski i tak dalej o tu jest co wam chciałem pokazać to jest zaraz będziemy to pokazywać JT JC 32 joystick controller tak tu mam ten joystick controller tak to wygląda tak tu jest tu jest wejście USB Tu jest rozmalowane, pomalowane, znaczy napisane wszystko, gdzie jaki pin do czego podchodzi Popatrzcie sobie jakie to jest Wielkości Wam tu zademonstruję Tam rozmiary chyba nawet gdzieś są napisane Mniej więcej takich wielkości To jest, tak żebyście tu wiedzieli Coś takiego Taka płytka To ta płytka obsługuje 32 przyciski lub przełączniki i 4 potencjometry. Tu macie wszystko napisane, co ta płytka obsługuje. Podłączenie jest banalne, proste. Jak ktoś trochę coś rozumie, to podłączy to bez problemu. Ten program, co tam właśnie przedtem mówiłem, ściąga się do joystick controllerów taki mały program, to obsługuje tą płytkę. Musicie sobie zaznaczyć na przykład jak chcecie, czy chcecie jako Rotarden Encoder, jako przyciski obrotowe mieć, każdy, każdy z tych 32 przycisków, możecie sobie tam po, po dwa pozaznaczać. Tu jest minisekundę, to chyba szybko jeżeli chodzi o szybkość potem działania. Tu analogii to są przełączniki, nie przełączniki, to są potencjometry. Tak, macie w, w pedał hamulca, sprzęgła, gazu. To są cztery potencjometry ta płytka obsługuje. Cztery sztuki, także bardzo fajna rzecz. ręcznej. ręczne możecie sobie zrobić po tą płytkę podpiąć. Tu możecie każdy każdy przycisk lub przełącznik sobie zaznaczyć jak chcecie, żeby działał jako przycisk czy jako przełącznik. Także jako przełącznik musicie dwa razy nacisnąć. Na przykład, żeby coś wyłączyć w grze, a jako przycisk tylko raz trzymacie i puścicie, nie? I to działa wszystko w Eurotrack American Trucka, Farmingu i tak dalej, i tak dalej, nie? Takie coś. No, podłączenie jest tego banalne, proste. Tu macie różne rzeczy do tego, co można podłączyć. Płytka. Kabel USB się do tego też dokupuje. Płytka, jak widzicie, tyle, tyle kosztuje. Tu bardzo ładna płytka. Ja już długo na tej płytce pracuję, na tej płytce dokładnie podoba mi się ta płytka, jest zajebista w obsłudze bardzo ładnie, chodzi to wszystko super co chciałem tylko powiedzieć w farmingu się Farming Simulator 2017 ta gra widzi tylko 27 przyciski, tak? Tu macie 32 ta gra widzi tylko 27 ale potencjometry, te wszystkie joysticki w to wszystko widzi bez problemu, ale 28 tylko widzi. Kiedyś właśnie był jakiś tam mój widz, y, pytał mnie się dlaczego nie chodzi, y, nie obsługuje powyżej 28, nie chcę mu działać, nie? Też nie wiedziałem, dopóki byśmy tego nie wytestowali. I wytestowaliśmy to, że tylko 28 przycisków obsługuje. Y, farming simulator 2017, nie? Z tej płytki. Nie wiem dlaczego, nie wiem, to by trzeba się popytać jakichś progra programistów, nie mam pojęcia dlaczego. Ale wreszcie gry w e Eurotrack American Track, wszystkie do 30 są obsługiwalne. I, I te potencjometry. Wszystko działa, śmiga zajebiście. Także polecam tą płytkę. Tu jest płytka joystick, joystick controller 24. To jest ta płytka. Też podpinana pod USB w takiej wielkości, tak żeby tu było widać jaki ona wielkości mniej więcej jest, tak tylko tak na oko przyłożę. Taka płyteczka. Tu piny, tu trzeba piny potem... Yy, to obsługuje 24 przyciski lub przełączniki, także to już idzie na wóz, ta płytka druga. Yy, to obsługuje 24 przyciski lub przełączniki, żadnego potencjometra. Ona jest automatycznie tańsza, ale też mniej obsługuje. I to trzeba tu trochę porozdzielać, bo tam trzeba znaleźć te piny wszystkie. Tu jest namalowane, jak się to podłącza. Tu te możecie rotarder, te obrotowe przyciski podłączyć. I tu macie ten mały program, to jak chcecie żeby to działało jako obrotowy, obro, znaczy jako przycisk czy jako encoder, nie? Tą płytkę tak no, ona jest dużo tańsza, także może to kogoś zadowala, ale ja na tej płytce raz zrobiłem jeden właśnie tam dla widza ten kontroler, ona jest tańsza, to chodzi, że taniej, no niestety kosztuje mi dużo mniej. Niestety, no właśnie dobrze, że kosztuje dużo mniej, ale ma też mniej funkcji, także no ja na niej bardzo mało robię, także ona mi się tam nie za bardzo podoba, bo nie ma tego wyboru się. To już lepiej parę funtów dołożyć. Jedną butelkę łódki mniej wypić i macie to lepszą płytkę, <grym> gdzie powiedzieć, no tu macie render koder, no to tego chyba nie będę pokazywał a danych przycisków co to co to, co to, co to ma do... Do siebie, czekaj tu co Wam teraz chciałem Aha, to też mam O właśnie To jest Cyfrowy prędkościomierz SPI Przecinek D To jest takie coś Do tego jeszcze, tak jak widzicie na filmie, jest Dołączony kabelek z jedną diodą To jest takie coś Potężne, dość duże to jest Dość duży wyświetlać Patrzcie, jakie to duże Tyle ma Tam jest chyba rozmiary też wszystko podane Podłącza się to też kabelkiem USB, tu jest wyjście właśnie na, tu jest wyjście kabelkiem USB i tu jest kabelek drugi jeszcze coś, jeszcze też idzie podłączać, to są dwa, dwa, rodzaje właśnie tych kabli, a tu jest właśnie, tu są, tu są piny do podłączenia yy, tej dio, diody, nie, LED, takie coś, to, to możecie, to może służyć do wyświetlania do różnych rzeczy do wyświetlania. Nie? Tu pokazuje prędkość, ale można pod to podciąć biegi, i tam jakieś ciśnienie, ten, no różne takie rzeczy. Tu macie do tego taki już gotowy, już zrobiony stojak. Także no, no co Wam tu więcej tłumaczyć, nie? Do obsługi tego potrzebujecie już z tym sim do, do ściągnięcia, także no co Wam tu będę tłumaczył. To jest yy... stojak tylko do tego, nie? Do tej płytki a weźmiemy ją teraz, dobrze zrobimy. O, to jest płytka nowa. Ja ją niedawno zakupiłem, parę razy tylko załączyłem. Tu kabel do niej się dokupuje. Tak ta płytka wygląda. Coś takiego. Rozmiary chyba tam też macie podane, także tylko tu tak pokażę, na jakie to jest rozmiarów. Nie, tak to z tyłu wygląda, podłączane kabelkiem. Kurde, coś mi coś do dupy łapie to. Tu, żeby ktoś... Bez przypadek nie zdziwił się, że jak włączy tą płytkę, że ostrość nie jest. Tu jest takie małe pokrętło na śrubokręt, tym się ustawia ostrość. Tu jest wyjścia na, na dwa przyciski, przełączniki. Tu jest ostrość, a tu się podłącza. I to tak coś wygląda, ładnie to świeci. Yy, jeszcze jako tako nie mam tego dużo obszaru, tylko na, na szybko zrobiłem kiedyś test tej płytki. No yy, tu tak wygląda, możecie zobaczyć jak to, jak to wygląda, jak w, yy, w grze. Yy, tu się ustawia, możecie sami sobie zrobić, co ma wyświetlać ta płytka, nie? Tu jak poczytacie to będziecie wiedzieli o co chodzi, nie będę wszystkiego tłumaczył. Tu już są gotowe, gotowe takie już rzeczy, to ściąga się na komputer i i tylko wrzuca w, potem w ustawienia tej płytki i to już macie gotowe, co ta płytka pokazuje, już takie gotowe zrobione, ale to możecie sami zrobić, idzie zrobić. Nie wiem, nie robiłem jeszcze tego, ale idzie samemu zrobić i tu potem mniej więcej ma, pokazuje różne rzeczy, tam ta płytka i tak dalej, nie? No to co wam tam będę więcej marudził? Tak to wygląda, no fajny, fajnie to chyba będzie. Tego nie mam w domu, także to jest DLC, tu nawet macie yy, zasilacz do tego, tu tak samo zasilać kabelek trzeba. Yy, Właśnie, ten już nie jest dostępny, ale to był taki, taka płytka do obsługi wyświetlaczy digitalnik idiot ale to już jest to, co tu właśnie czytać, nie, już tu już nie jest to jako tako dostępne, to wam dupy nie będę tru. No tu jest dany jakiś taki, no wyświetlacz digitalny, no to chyba nie będę wam omawiał tego wyświetlacza, no bo po co. Tu jest już taka płytka zrobiona, tej płytki nie miałem, ale no tak jak widać, to jest płytka co diody pokazuje i biegi, no to... Nie będę, tu możecie sobie zobaczyć, poczytać dokładnie o co to chodzi. Jedziemy na następną stronę. To jest rozdzielka do tej płytki, co już nie jest produkowana. Niby nie, co tam już pisało, że nie jest produkowana, to taka tylko była rozdzielka na więcej. Ta płytka JC LED. Tej płytki nie mam tu pokazanej. Tu, tu nie mam. Ale tą płytkę mam zamontowaną w moim kokpicie. W moich tych w tym kokpicie to co gram to co mam już zrobione do tej płytki kupuje się polecałbym i nawet zalecał rozdzielać zaraz ten szpilek i odcelet ten rozdzielać za 550 bo to jest taka rozdzielka jest łatwiej to potem wszystko podłączać ta płytka tak jak tu pisze ona od niecałego roku czasu jest na rynku właśnie tu w, tej, w tym sklepie ona zastępuje trzy inne płytki Kontrole ljc 32 PROSHIFT i DLC24 Kontrole to tak jak mówiłem przedtem to służy do obsługi 32 przełączników 2 przycisków 4 potencjometry Albo tamte przyciski obrotowe Ale w tej płytce nie masz 4 potencjometrów tylko 2 dwa potencjometry się podłączyć, to znaczy przycisk hamulca i sprzęgła tylko, coś takiego idzie zrobić samemu. Tylko dwa, nie cztery, tylko dwa to obsługuje, nie wiem dlaczego, mi nie tam zrobił. Pro -shift to diody, tu, tu diody się obsługuje, to są piny do diod i tam potem jest taka rozdzielka jeszcze... Tak? Będziecie tu. tu jest wszystko namalowane jak się to podłącza. I DLC24 to obsługuje te digitalne wyświetlacze. Wszystko jest namalowane, jak to mniej więcej się podłącza, także chyba no, nie powinien mieć żaden tu problemów z tym, także no ja też nie jestem żaden ekspert od tego, ale dałem radę się z tym, no to według mnie no, to chyba każdy da radę się z takim czymś. Tu można dokupić różne wyświetlacze, różnej wielkości, tu mam parę wyświetlaczy, tak jak widzicie takie trójka. Taka szóstka, to są takie małe wyświetlacze, nie? Mam, pokażę wielkość tych wyświetlaczy, chociaż na każdym jest napisane, jakie to jest potężne. Także no widzicie, jakie tu te wielkości są tych wyświetlaczy. Tu jest troszeczkę większy, nie? No, co wam tu? Będę dalej omawiał. Także y, tu właśnie diody można do tego też podłączyć, no różne takie rzeczy, no idziesz sobie się pobawić troszeczkę tu do obsługi. Do tej płytki trzeba mieć już ściągnięty ten SIMDASH, ten program od nich, tam się ustawia wszystko co chce się, żeby każda dioda pokazywała, tam jest troszeczkę bawienia z tym ustawianiem, ale nic, nic, nic nie do ogarnięcia, każdy może ogarnąć co tu jest wielkość. Także no, podpinanie jest tu wszystko rozrysowane jak co się do czego podpina także no nie wiem czy to no, pokazywać no, co wam tu mam pokazać no jak wam to ma zrobić. No. Jak ktoś ma jakieś problemy proszę przyjść na mojego Teamspeaka to mogę pomóc pokazać albo tam pomóc no nie wiem no co wam co wam więcej mówić. Te dwa to jest zalecane zalecam to do kupna do tego bo to pomaga potem w podłączaniu diut i wyświetlaczy tych digitalnych, tych wyświetlaczy, to pomaga właśnie, ta rozdzielka ona już jak zamówicie ten JC LED z tą rozdzielką, to ten sprzedawca to już montuje razem także to przychodzi już razem zmontowane, także bez problemu zalecałbym to nawet kup, no tego już to tam 5 funtów kosztuje 5,50, ale ale ten jak się to mówi Super rzecz to jest, nie? Każdą wysyłkę nie wiem dokładnie ile wysyłka kosztuje, ale chyba między 6 i 9 funtów po całej Europy. Coś koło tego nie wiem, dokładnie byście musieli tam napisać albo coś to... No nie wiem, nie wiem dokładnie. No tu macie wszystkie te wyświetlacze podłączane do, do, do tych płytek, także tego nie będę wam teraz pokazywał. Jedną płytkę jeszcze gdzieś mam. Sekundę. Zapomniałem jeszcze o jednej płytce. Taka płytka. To ja właśnie zaraz pokażę. Proshift to jest właśnie ta ostatnia płytka. Teraz umówimy sobie proshift. Widzicie to jest płytka co obsługuje 16 diod. 16 diod i 8 przycisków lub przełączników. Ta płytka obsługuje. Nie, jak się nie mylę 16, się coś zmieniło, tu możecie gdzieś wyczytać ile to obsługuje gdzieś to pisało, ale tak mi się zdaje chyba 16. To jest ta płytka podłączona USB Tu macie pierwsze 16 pinów. Tak, pierwsze 16 pinów to są diody co można tak każdą diodę podpisać sobie przez program SIMDASH, możecie sobie podpisać pod co chcecie tam, nie wiem no, stan paliwa jak jest poniżej tam danego ileś litrów może się zaświecić ta dioda, także pierwsze te 16 pinów to są diody, a resztę B1, B2 do B8 to są przełączniki pod tą płytkę można podpiąć przełączniki przyciski, pod tą płytkę Także, ale to jest taka płytka już, no jak jest, macie tamtą J-celetą płytkę, co obsługuje 3 te płytki, to według mnie inwestować troszeczkę więcej pieniędzy, a macie płytkę tamtą właśnie zajebistą, nie? Tu jest moduł przekaźników, to... Tego nie mam, ale to co rozumiem, to jest jakiś przekaźnik, to na przykład tak, tu je macie namalowane, jak potrzebujecie większą siłę prądu, większe napięcie, sygnał niskiego napięcia, a 5 do, do wysokiego napięcia, a że jakieś wysokie napięcie potrzebujecie, no to to macie właśnie coś. Ja tego nie wiem, nigdy nie wykorzystywałem tego, bo nie potrzebowałem tego, ale, ale mniej więcej takie coś też jest, że to obsługuje większe napięcie, potrzebujecie do czegoś jakieś większe napięcie, to to właśnie obsługuje ta płytka. Jej nie mam w domu, ale tu możecie sobie poczekać, dokładnie o co to chodzi. Ona obsługuje właśnie te większe jakieś napięcia No tu macie moduł do tej płytki To jest też płytka co mi niedawno przyszła I ją też teraz zaraz pokażę To jest ta płytka Ta płytka Wielkość tej płytki jest Taka Mniej więcej widzicie Do tej płytki jest ten zasilacz ta płytka obsługuje cztery wentylatory, no, takie zwykłe wentylatory, tam nadal, nawet są pokazane jakie można podpiąć, tu macie wejście USB, tu jest zasilacz i cztery wentylatory powietrza, co symulują na przykład jazda Formułą, e, formułą 1 albo jakimiś gokardami, mucha powietrze. No i tu jest opisane, że go nie idzie całkiem wyzerować, ono co będzie chodziło o ten, ale to jest, takie wentylatorki, można inne, te czteropinowe muszą być, bo tak jak tam jest cztery piny, to obsługuje właśnie cztery takie wentylatory. I też się przez Simdas ustawia, jak chcecie, żeby te wentylatory z jaką szybkością się kręciły, to jest taka właśnie płytka, ją też niedawno zakupiłem do testów. Będę też tam coś kombinował z tymi wentylatorem, macie tu do tej, a może może mniejsze kupię, bo one dosyć duże są, takie mniejsze wentylatory. No i tu dane zegary, no te zegary to ceny, ceny są od cholery, no ale ciężko znaleźć zegary, jeszcze obroty idzie znaleźć dość w ładnych cenach na internecie, tańszych. Ale ten zegar z prędkością co pokazuje to ciężko znaleźć w takich cenie, nawet ta cena jest tu dość w miarę okej. Okay. Ciężko znaleźć taniej te, te zegary, chyba że ktoś ma jakieś dojścia, nie wiem sobie może poszukać, ale ciężko to znaleźć. Taki zegar, jeden właśnie z tych, tu jeden mam w domu też już. No co wam będę tu, okej, okay, na do tego, no co wam tu pokazać, no to coś takiego możecie sobie wejść na filmiki, podłączenie tego zegaru jest banalnie proste, podłączacie to pod tę progałgę, to co na początku mówiłem, tą pierwszą płytkę, tam jest wszystko rozrysowane, kable do tego wszystko są Także no podłączenie jest tego banalne proste, tak samo tych zegarów wszystkich podłączenie jest banalne proste. Tu pisze, że tu na chwilowo nie ma tych zegarów. Ale będą na pewno, on tam chyba może czeka na, na, na dostawę nowych zegarów. Nowych, tu widzisz, tu, tu widzicie, tu też tych nie ma. Tego tu też nie ma widzicie, ale jest taki znowu, no tu to tak dodatkowe jakieś tam kable, diody macie różne no i co dalej? No? Wszystko to Wam chyba omówiłem tą stronę, tak żeby nie było, że że, że nie, że do informacji, że macie tu wszystko no mniej więcej, żeby było łatwiej Wam kupić, zakupić te rzeczy. Co jeszcze, no, co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć o tym? Ja już tak na początku działam na tym bardzo długo. Jestem zadowolony, nie jest to najtańsze rzeczy, nie są tu najtańsze rzeczy, bo tu macie ceny dość takie, idzie kupić może dziesiątki innych jakichś płytek. Niektóre płytki trzeba samemu programować, albo tam słyszałem Arduino, jeszcze jakieś inne płytki są. Ale tu mam wytestowane, te wytestowane, bardzo łatwe w obsłudze, no super to jest, nie? Tu macie teraz sam Simdasz, uruchomiłem, słyszycie ten dźwięk, to jest zegary mi się uruchomiły tak w oh, autach, nie? One przychodzą. Na przykład zegar prędkości do 300 i do zera znowu, on się tak ładnie to zapala, nie wiem, chyba żeby Wam to pokazać, ale to już chyba na filmik nawet, nawet widzieliście. Tu to, co mi się na zielono świeci, albo nie, na pewno tak, tu wszystko jest pokazane, konfiguracja. Normalnie ten program znajduje sam, sam ścieżkę danej gry. Ale niekiedy trzeba podać mu ścieżkę danej gry, zależy gdzie jest ta i zainstalowana, na jakim dysku i tak dalej. Tu są wyszczególnione te gry, co obsługuje ten Simdash Farming Simulator 2017. Nie ma go tu, ale joystick, kontrolery, te wszystkie przyciski oprócz zegarów, dude, wszystko to działa. Te joystick kontrolery także nie ma problemu. No, tu macie jakieś tam wyszczególnione, bla bla, no to tego nie będę, to co tam, bo ten każdy może sobie sam zobaczyć. Pro Gauge i JC LED. Te dwa świecą się na zielono, to znaczy, że te dwie rzeczy mam podłączone. U, tu jest coś takiego. Tu jest obroty. Tu sobie ustawiacie na ile tam chcecie, to tam od 1000 do dwudziestu tysięcy jest. To jest taka maksymalna. Maksimum. I tu sobie potem ustawiacie, zerujecie, gdzie chcecie, żeby zero było. To regulujecie, to jest bardzo łatwe speed tu jest w kilometrach i w milach także bez problemu tak samo sobie ustawiacie tu jak chcecie żeby to, to taka regulacja taki regulator nie? tu ustawiacie sobie co chcecie żeby pokazywało to są 6 dodatkowych wyjść żeby pokazywało na przykład temperaturę wody ciśnienie oleju takie rzeczy to pokazuje tu się, tu się ustawia takie te rzeczy wszystkie tu możecie w litrach w galonach tu tu, tu co chcecie żeby to wyświetlało nie tu jest turbo pres. no to sobie musicie tam sami poglądać w galonach tam na przykład stan paliwa jest nie no to minimalny jest 100 litrów tak tam w ciężarówkach mówię że przykładowo 100 1200 maksimum to się wszystko tu ustawia i tak jedziecie każdy wszystkich do tych, które macie podłączone. Ja tylko mam tu jeden podłączony na razie, ale będę miał więcej. Jeden, yy, yy, nie dwa, czekaj dwie, jeden czy dwa. Nie, tu coś miałem też podłączone ostatnio, coś, zbawiłem się z czymś, no. Także. Tu jest zaznaczone, aha, to, że mam te relé podłączone, właśnie ten, ten przekaźnik, nie? No i co jest coś takiego, także to jest bardzo łatwo do podłączenia, tu jest troszeczkę więcej zabawy, nie zacznijmy buton -bok. Tu mam, bo mam dwa, ten jeden program ten mały ściągnięty do tego JC32, osobno tam zaznaczony, a to mam zaznaczone do tego JC tam 32 przyciski lub przełączniki i dwa e, encodery, dwa potencjometry obsługuje. To mam do drugiego, do tego właśnie, bo w grak wykrywam i to i to. Na przykład w, w EuroTraku mam tam 32 przyciski, 32, mam do no, no 62 przyciski, nie? Ale obsługiwane przez dwa różne te programy. Mam tamten malutki i ten to simdasz. No i tu sobie zaznaczam jak chcę, żeby dany... Na przykład nacisnę sobie start stop, na dole wyskoczyć, że jest pod yy, pod numer 1, puton numer 1 jest podpisany, nie? Dwójka jest y, stacyjka. No i tak dalej, tu jakieś tam przełączniki. I to Jak tu naciskacie dany przełącznik, a macie podłączone, to wam skakuje, który przełącznik jest podłączony. I tak samo tu zaznaczacie, jak chcecie przez re, Rotarder Encoder, to są na przykład obrotowe przełączniki. Teraz y, przełączam obrotowymi przełącznikami. W lewo kręcę, jeden jako jeden przełącznik, w prawo jak i drugi. To musicie sobie zaznaczyć. Ja mam zaznaczone, że mam pod wyjścia 31, 32, 29 i 30 podłączone, nie? Te dwa przełączniki, ja bym to odznaczył, to one mi nie będą tak działać, nie? ale to tak tylko dla informacji, tu się możecie tym pobawić. Aha, no niepotrzebnie z tego wychodziłem, dobra, tu jest y, jasność tych wyświetlaczy, nie? jak chcecie, żeby to wszystko świeciło mocno czy nie mocno. Y, może tą kamerę, nie więcej, tak chciałbym Wam szybko pokazać tylko. Widzicie i to mocnie, tak troszeczkę to nie widać, ale no teraz było widać, że, że to działa, nie? To było właśnie to. Tu ustawiacie te wyświetlacze wszystkie. Wyświetlacze, diody dane. Tu jest bawienia troszeczkę z tym właśnie, tu musicie sobie profil zrobić tam dane, dane, danej yy. Dioda, czy diody danych bo to są 16 pinów tu macie 16 pinów i pod każdy pin możecie 8 diod podłączyć jak się nie wiem, tak 8 diod jakoś tak to było także no, to jest z tym z ustawianiem tu jest troszeczkę zabawy ale, ale wszystko ogarniecie tam, to jest do ogarnięcia tu nie, nie, nie patrzcie na błędy jak coś podpisałem, bo to tak szybko wszystko na, na ten Przepraszam za błędy, aby tam jakiś, ktoś zauważył jakiś błąd. Stan paliwa mam tu, na przykład stan paliwa i tu zaświeciło mi się, że tu mi też pokazuje stan paliwa. Stan paliwa jest druga i stan paliwa trzecia. To jest czekaj, pierwsza, bo to jest w, do 1000 litrów tak, w ciężarówkach. Druga, trzecia i czwarta. Te cz pokazują mi stan paliwa przykładowo nie? i to musiałem sobie zrobić tam taki profil stan paliwa pokazuje od ile nawet tam mogą migać i, i takie różne rzeczy tu pokazuje mi temperaturę oleju i tu znowu dwa do temperatury oleju I na przykład tu, tu mi pokazuje tu jest nic tu jest wyzerowane tu, i tu znowu dwa tak jak widzicie biegi to mi pokazuje, tu mi pokazuje bieg, widzicie, tu takie małe, tu, tu, tu pokazuje tego ten to mam biegi podpisane tu mam diody, pod jedno podpisane 8 biut a po drugie 1, 2, 3, 4 4, 8 powinno być, aha bo tam mam nie, bo tu jeszcze mam wyświetlone diody z kierunkowskazów, także pod każdy Jeden ten pin na przykład 13, 8 biut podpinam, nie? Pod ten 8 biut podpinam albo dany jeden wyświetlacz y, digitalny, nie? Także tam musicie się z tym profilem troszeczkę pobawić, ale no zajebista rzecz. Także troszeczkę jest tu zabawy i ustawiacie sobie tam dane y, na przykład y, co wam tu RPM wchodzicie i tu jest troszeczkę zabawy, bo tu tu na przykład co chcecie, żeby dana dioda albo wyświetlacz wyświetlał. To jest wszystko rozpisane, musicie sobie to na polski przetłumaczyć. Nie będę teraz tłumaczył każdej rzeczy, co znaczy. Każda dioda albo wyświetlacz, co on wyświetla, co on pokazuje. To tu na to. Tu potem macie dane, zależy czy to jest dioda, czy wyświetlacz. To są na przykład diody i te strzałki są bardzo ważna rzecz. Tu jest w litrach, w galonach, bo to tam przykład teraz jest ten. Te strzałki to jest ważna rzecz. Na przykład ja mam diodę jedną podpiętą, że jak mam wyłączony silnik w grze, to mi dioda się świeci. Jak zapalam silnik, ona gaśnie w tym momencie, nie? Takie coś się zrobić, ale to bawicie się w tym momencie tymi strzałkami, tak? Widzicie tu te strzałki, tu jest równa się. Także ta dwa, te diody idzie podłączyć tak, że ona, jak jest wyłączony silnik, świeci się przy zapalonym ona gaśnie albo odwrotnie przy y, zgaszonym silniku nie świeci się przy zapalonym ona się zapala także y, możliwości też jest tu nie zapomnijcie te strzałki pobawić się tymi strzałkami tu podopisywać y, na przykład y, tu mam biegi gdzieś y, bieg o przykładowo biegi nie biegi 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 bieg, bieg. tu zedytować biegi przy jakiej prędkości mogę sobie to tak ustawić, że przy danej prędkości na przykład tu mam, przy danych obrotach, mam 2000 obrotów, zaczynają mi wyświetlacz, nie wiem czy to widać, yy, tu jest wyświetlacz biegów, zaczyna mi przy 2000 obrotów mi ten wyświetlacz migać. Znaczy to mi miga całe. Szybko, wolno, tam można sobie ustawić szybkość tego migania. zaczyna mi to migać, nie? Też idzie tak ustawić, na przykład jedziecie sobie tam ciężarówką, chcecie żeby tam co 1500 obrotów Zaczęło to migać, albo tam przy jakichś formy, formy wyścigowych wyścigowy grach Po 8000 obrotów i zaczyna migać, wiem że trzeba szybko przełączyć bieg, taka informacja, takie no duperelka No ale jest nie Także to Jest tam zabawy od cholery z tym programem tu I tu wam jeszcze raz pokażę na samych zegarach jak one Widzicie teraz Mam ten, nie mam tego modułu, nie? Nie mam modułu, nie działają te zegary. Jakby, jak mam ten moduł, nie działają. Jakbym nie miał tego modułu, to te zegary są mnóstwo włączone nawet przed uruchomieniem tego tego sim -dasza. Zapalam SIM-dash, automatycznie mi się zegary załączają i gotowe są do gry. Tak samo tu idzie zmienić kolor tych zegarów, ale to z tyłu jest joystick, do każdego zegara się zmienia kolor, tam cztery kolory, także tego nie będę pokazywał, no bo to już potem samym wyjdzie w praktyce, nie? Tu nawet widzicie, tu teraz nie pokazuję żadnej, żadnej gry, jak się uruchomi grę, to automatycznie ten SimDash wykrywa grę i pokazuje, która jest gra uruchomiana. nie? Jakbym nie ma tego modułu co tam na początku pokazywałem, to by te zegary się nocno świeciły przy uruchomieniu komputera. A tak gaszę Simdash, nikną zegary, gasną i do widzenia i to ładnie wszystko śmiga, nie? No tu chciałem jeszcze, o widzicie, ten mój cały sprzęcik. Tu jest ten nowy SKRS co zrobiłem, ale to na tym filmiku już na pewno będziecie widzieli, bo filmik chyba z SKRS-a nam szybciej, co jest mój nowy, co wymyśliłem, to będę przerabiał. Z jednej, z drugiej strony teraz będę miał, ale nie takie, tylko troszeczkę inne. Zobaczycie w następnych filmikach. Także no, co mam więcej powiedzieć. Zapraszam do zamawiania, zamawiajcie, jeszcze raz powiedziałem, zamawiajcie, zamawiajcie przez ten link, co Wam dam pod filmikiem. Bardzo bym prosił. Bardzo dużo z tego, co wiem, już bardzo dużo ludzi zamówiło, bo to widzę też przez ten link. Pewna strona, pewna firma... Awaryjna raczej nie jest, bo jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby coś nawaliło z tej gry. Także bez problemu, nie wiem, no jak coś przeoczyłem, jakieś błędy, proszę wybaczyć mi. Zapraszam Was i do następnego razu trzymajcie się.